na śmiałe ciało. 24 minuty przed godziną 9. Dobry początek dnia na 97 i 1 FM. I 1 FM. Dzisiaj podobno tak nam powiedziano, że przypada taki dzień jak święto króla Juliana. Tak, wspaniałego króla Juliana. Nie wiemy, na ile to jest prawda, ale nawet jeżeli nie, to poświętować przecież można. No i z tej okazji jest z nami... Czy ktoś jeszcze raz cały dygocze? Nie? Maurys? Daj państwo chrupki. Z tej okazji jest z nami na linii telefonicznej gość specjalny. Jak wrzuciłem sobie na druk jego filmografii dorobek dubbingowy, to mi się papier w drukarce skończył. Tak. Człowiek, bez którego król patrzyłem. Julian nie byłby królem Julianem. Jarosław Oberek we własnej osobie. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Jeny, zupełnie inny nie? głos, panie Jarku, witam serdecznie, dzień dobra. Dobry. Przyznaję, że no tak czułem, że to jednak jest jakaś wykreowana przez pana postać po trosze. Nie, tak właściwie to jest bardzo dużo mnie samego, no, tylko tak robię wszystko, żeby to jakoś ukryć i zakamuflować, no. To możemy zapytać, ile jest procent Jarosława Boberka w królu Julianie? Nie, no bez przesady, nie wkręcicie mnie w to, no. Ale teksty... Nie wiem, no nie wiem, chyba nie najlepiej by to o mnie świadczyło, gdybym powiedział, że no, bardzo, bardzo duży procent mnie w tym Julianie, no. Nie. Panie Jarosławie, wczoraj rozmawialiśmy przez telefon, powiedział pan, że w Zielonej Górze, no to jakiś czas pana nie było. Dawno, prawda? No, dawno, to prawda. Proszę przypomnieć, z jakiej to okazji na początku lat 90. pan tutaj gościł u nas? No, z powodu pracy w teatrze. O. Przepięknym, który tam u was występuje. Miałem swoją... No, jedną z pierwszych takich ważnych premier w życiu. Krótko po szkole teatralnej. Robiliśmy tam w tym pięknym naszym teatrze. Idiotę Dostojewskiego. No i ja właśnie tego... Idiotę tam miałem przyjemność kreować. Był to rok 93. No, nie wiem, czy byliście wtedy na świecie, ale... O, zdecydowanie byliśmy. Już byliśmy. To dość dawno. Ja już miałem prawie wąsy, także... Panie Jarosławie, chciałem... Ja jeszcze nie, ale... Chciałem tak zapytać, bo po głosie słuchać, no jest pan poważnym człowiekiem, ale czy nie tak, przyszedł... bardzo poważnym, poważnym, skarbionym człowiekiem. Nie przyszedł panu kiedyś taki pomysł do głowy, żeby, no przecież ta postać jest znana, króla Juliana i to w zasadzie... żeby to w teatrze zagrać? Nie, w teatrze nie, ale ja bynajmniej mi to przyszło do głowy, jakbym miał taką postać i był przekonany, to że mi do kogoś zadzwoniłbym po prostu i powiedział, że dzwoni król Julian. Sam to stoję i coś próbowałbym załatwić. Rozumiem, że nigdy nie przyszło panu coś takiego do głowy, ani nie uczestniczył pan w takiej akcji. Nie, chociaż no, Julian był w różny, bardziej lub mniej niecny sposób wykorzystywany. Julian prowadził listę przebojów trójki. Julian czytał Fredrę w ramach akcji. Ta Polska czyta Fredrę. Tam skądinąd bardzo niedaleko, bo w Gorzowie Wielkopolskim. To dokładnie, niedaleko nas. Wstąpił Julian w roli Papkina. O. No bo się tak, ale to też tak w ogóle to była bardzo improwizowana sytuacja, bo w czasie właśnie tej skądinąd zbożnej akcji strasznie nudno się zrobiło, no, na tej sali wypełnionej głównie młodzieżą. I jeden z uczestników tego czytania nachylił się tam i mówi: Jarek, weź tego Papkina, pociągnij Julianem. I to zobacz, co się dzieje. No i nagle Julian się objawił przy mi wobec w roli Papkina. No. To była jakaś absurdalna sytuacja, chociaż tak sobie myślę, że no wiesz, Julianowi jest bardzo blisko do Papkina. No. Panie Jarosławie, ostatnie jeszcze pytanie. Zdarza się, że... Szkoda, no, tak się dobrze zaczęło. Znaczy, moglibyśmy tak do 11 jeszcze, ale nie chcemy zabierać za dużo czasu. Zdarzyło się, że na imprezie gdzieś ktoś tak powiedział, a może zrób Juliana, bo to fajne. No tak, to się cały czas zdarza, gdy wiesz, ktoś ma jakiś po prostu szalony pomysł, żeby ten... A pan a na spotkaniach z dziećmi, no, kiedy dzieci mają ten moment i przywilej zadawania pytań i dzieci pytają o różne rzeczy, ile aktor zarabia, jak pięknie się wiedzie aktorowi, takie tam różne.
Wiadomo, że dobrze. Bardzo inne pytania. I kolejne pytanie. A może pan coś powiedzieć głosem króla Juliana? No i ja im tłumaczę, że to jest przecież całość. To nie jest tylko głos. No. No tak jakbyście sobie wzięli nożyczki i wycięli fragment jakiegoś ulubionego obrazu. No. Dokładnie. Tego Juliana no, czasem wypuszczę tylko z dźwiękiem, ale najlepszy jest moment, kiedy oni się spotykają obraz z dźwiękiem, no. Bo to ktoś fantastycznie wymyślił. No. I tej wersji się trzymamy. Panie Jarosławie, bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Zapraszamy rzecz jasna do Zielonej Góry. Oczywiście, no. Ja bardzo serdecznie, bardzo też wszystkich przy okazji chciałem pozdrawić. Pięknie dziękujemy. Jarosław Oberek na żywo w Radiu Zielona Góra. Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego pogody. Dobrego z okazji króla Wilhelma. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.